I tak to właśnie jest, tu na południu Maroka. Jedyne rośliny, które są w stanie tu przeżyć, mają kolce. Wszystko inne zostanie zjedzone przez kozy. I z tego powodu Maroko nie za bardzo podobało się Menelowi. Głównie siedział w kamperze, bo jak już wyszedł i próbował wysikać się pod jakąś roślinkę, to ta go kuła w jajka. Więc jak już wróciliśmy do Europy i wyszedł na normalną, naszą normalną zieloną łąkę, tak ostrożnie bardzo podniósł nogę, żeby się wysikać, zobaczył, że nic go tam nie kuje, to zaczął biegać, cieszyć się, skakać jak głupi. Po 2 miesiącach w Maroku wróciliśmy do Polski, ale poznałem ostatnio nad jeziorem Mikołaja, który z kolegą właśnie jedzie do Maroka, jadą tam motocyklami, no i dlatego dopytywał, jak tam jest. I trochę mu opowiedziałem, ale co innego jakby opowiedzieć, a co innego pokazać. Nie da się na przykład opowiedzieć, jak zawiązać tę słynną berberską chustę na głowę. No i między innymi to wam pokażę. No więc odkopałem kartę pamięci z nagraniami i robię ten filmik. Nie tylko dla Mikołaja. Może kogoś z was zachęci on do podróży do Maroka. Może ktoś z was jedzie i mu się te informacje przydadzą. A może ktoś tak tylko chce sobie pooglądać. Tak czy inaczej zapraszam. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma EcoFlow, która wysłała mi do przetestowania swoją lodówkę EcoFlow Glacier. Pierwsza fajna rzecz w tej lodówce to fakt, że po pierwsze działa również na baterie, więc można zabrać ją na przykład na plażę we Fromborku. Polecam odwiedzić Frombork. Od tego roku mamy nawet własne chiringuito. Ale tam, gdzie nie ma chiringuito, ani żadnej innej budki z jedzeniem i piciem, można zabrać lodówkę. Wybrałem bardzo gorący dzień. Dzień, w którym regionalny system ostrzegania ostrzegł nas SMS-em, że uwaga, na dworze jest słońce i ładna pogoda, więc lepiej nie wychodzić z domu. Zalecają ostrożność. No i faktycznie było 30 parę stopni. 30 parę stopni, czyli tyle, ile w południowym Maroku było w marcu. Nawet gdy kupowałem w Maroku ubranie z lnu, to sprzedawca się zapytał, ile jest teraz, skąd jestem i ile jest, a potem ile jest stopni w Polsce. I to był tak przełom lutego, marca i było u nas bardzo zimno, było koło zera, ale akurat był taki weekend, że wyszło słońce i było, nagle zrobiło się bardzo ciepło, zrobiło się 15 stopni i wszyscy nagle zaczęli wychodzić się cieszyć. Więc mówię, że mamy piękną wiosnę, jest teraz bardzo ciepło w Polsce, że jest 15 stopni, na co on strasznie zaczął się śmiać. Przetłumaczył to po arabsku jakiejś swojej pracownicy, ta również zaczęła się bardzo śmiać. Po czym poszedł do sklepu obok, też im to powiedział, też zaczęli się brechtać. Także wiosenna temperatura w Polsce to najlepsze, czym udało mi się rozbawić Marokańczyków. Opowiadam tę anegdotę w trakcie reklamy, bo według umowy reklama ma trwać 3 minuty. A okazuje się, że ciężko, strasznie ciężko jest mówić o lodówce przez 3 minuty. Nawet tak fajnej lodówce jak EcoFlow Glacier, ale do brzegu. Druga fajna rzecz w tej lodówce to fakt, że robi kostki lodu. I potrafi je robić w kwadrans, serio. Znacznie szybciej niż lodówka domowa. Wystarczy, że nalejemy do tego pojemnika wodę, naciśniemy przycisk i dookoła tych metalowych pręcików w kilkanaście minut zrobią się najprawdziwsze kostki lodu. I z tego, co się zorientowałem, jedno zrobienie kostek zabierze kilka procent baterii, tak powyżej 5, ale mniej niż 10. Szacuję, że jedna bateria starczy gdzieś na jeden dzień na plaży. Chyba, że będziemy te kostki lodu robili non-stop, no to wtedy oczywiście znacznie krócej. Na koniec niepotrzebną wodę z kostkarni można wylać przez taki dynks. Podobny zresztą jest w głównej komorze. Lodówką można sterować przyciskami lub aplikacją na telefon, ustawiać temperaturę w jednej dużej komorze lub jeśli podzielimy tę komorę przegrodą, to lodówka sama się zorientuje, że komory mamy teraz dwie i temperaturę można ustawić oddzielną dla każdej z nich. Ogólnie lodówka jest duża, solidna i ciężka, ale są do niej kółka i rączka jako akcesoria, więc można ją toczyć sobie z auta na plażę. Ja tych kółek niestety nie dostałem, żeby je przetestować, no ale wiem, że są. Szkoda też, że EcoFlow nie ma zunifikowanej baterii do wszystkich urządzeń. W sensie do wszystkich urządzeń jednej i takiej samej. Bo widziałem, że ta firma wprowadza również inne urządzenia, jak klimatyzator, kosiarka, taka samobieżna. No może kiedyś zrobił jedną wspólną baterię. No bo wtedy po kupnie jednego urządzenia byłby motywator do kupna następnych, tak jak teraz jest z elektronarzędziami. Ogólnie ciekawa sprawa. Nie jest to najtańszy sprzęt, ale jest bardzo fajny. Gdyby chciał się ktoś dowiedzieć o nim więcej, to link zostawiam w opisie.
filmu pod spodem. Wracając do Maroka. Gdybyście mieli kiedyś utknąć na bezludnej wyspie albo na jakiejś pustyni czy innej dziczy i moglibyście wziąć tylko jedną osobę, od której zależałoby wasze przetrwanie, to nie wybierajcie Berego Grillsa, nie wybierajcie Bushcraftowego, nie wybierajcie nawet tego łysego, co pisze i kręci o survivalu. Wybierzcie marokańską nastolatkę. Już tłumaczę. Siedząc kilka dni w miejscowości niedaleko gór Atlas, obok marokańskiego miasteczka, poznaliśmy grupę nastolatek. Piknikowały sobie obok i przyniosły nam najpierw herbatę i ciastka. Zaczęliśmy rozmawiać, dużo się śmiać, potem śpiewać razem. One śpiewały swoje marokańskie piosenki, ja przyniosłem gitarę, pokazać im jakieś polskie utwory. W końcu jedna z nich zabrała nas do domu. Umówiliśmy, że kolejnego dnia pojedziemy wszyscy razem w góry, nad rzekę, na piknik. I pojechaliśmy moim vanem. I po przyjeździe na tę rzekę patrzę, no, miejsce jak w Maroku. W porównaniu do Europy to zupełnie nic tutaj nie ma. Pustynia, kamienie. Ale dziewczyny nazbierały kamieni, nazbierały chrustu, zrobiły z tego dwa paleniska, znalazły źródełko z wodą, zaparzyły herbatę, z plecaków powyciągały warzywa, mięso, przyprawy i zrobiły taki kilkudaniowy obiad, że nie pamiętam, żebym kiedykolwiek jadł cokolwiek lepszego. Chyba tylko jak byłem mały, to obiad u mojej babci na wsi mógł się równać z tym jedzeniem, które zaserwowały dziewczyny nad rzeką. Ta potrawa i samo naczynie nazywa się tajin. Zazwyczaj je się tutaj z tego naczynia grupowo, rękami. Zamiast sztućców bierze się taki tutejszy chlebek i tym chlebkiem nabiera się jedzenie. Tylko należy pamiętać, żeby jeść jedynie prawą ręką, bo lewa jest nieczysta, oczywiście. No i należy ograniczyć się do swojego trójkącika na talerzu. Wyjadanie sosiku spoza swojego trójkącika jest widziane jako niegrzeczne. A mięso jemy na końcu. Ponadto te dziewczyny są po prostu super. Są ładne, inteligentne, mają wspaniałe poczucie humoru, pełno zainteresowań, śpiewają, mają poczucie rytmu, tańczą. Dwie z nich grają profesjonalnie w piłkę nożną w klubie. No właśnie, zupełnie inaczej wyobrażałem sobie kobiety w muzułmańskim kraju. Jak byłem tu w Maroku, to pewnego dnia połączyła się ze mną nasza polska telewizja śniadaniowa, żebym powiedział coś w temacie takim, że podróże kształcą. No i gadałem jakieś głupoty, ale gdybym mógł powtórzyć tę rozmowę, to powiedziałbym, że podróże pomagają się wyleczyć ze złych stereotypów o ludziach, których w ogóle nie znamy. Boimy się tego, czego nie znamy, a jak już poznamy, to okazuje się, że zazwyczaj nie jest tak źle, jak się spodziewaliśmy. Ale to też pewnie zależy, gdzie się trafi i na jaką grupę wiekową. Dziewczyny, które tu widzicie, mają po 18 lat, więc są urodzone no już po 92 roku. A w tym właśnie roku król Maroka Hasan II zaczął powoli liberalizować tamtejszy islam. W sensie dziewczyny nadal są bardzo wierzące, codziennie się modlą i mają ugruntowane cnoty, niewieście. Ale widać, że no nie dałyby się, gdyby na przykład ojciec chciał je wydać za mąż na siłę albo coś w tym deseń. Nie dadzą sobie w kuskus dmuchać. A może to kwestia tego, że to były dziewczyny spod gór. W większości krajów górale są
nieco inni, bardziej surowi i zawzięci. W Maroku nie jest inaczej, nie wiem czy wiecie, ale łączy nas, Polaków, z Marokiem pewne wydarzenie. Otóż słynne zdobycie Monte Cassino przez Polaków było możliwe między innymi dlatego, że wcześniej marokańska piechota zdobyła wzgórza na prawej flance od Monte Cassino. Te wzgórza nie były bardzo bronione przez Niemców, no bo ci nie sądzili, że ktokolwiek byłby w stanie tam wejść. No a marokańska piechota właśnie z gór Atlas wzięła i weszła. Myślę, że Maroko mocno inwestuje w młode pokolenia, nawet w interiorze Maroka, nawet w górach, w tych bardzo biednych wioskach, gdzie były tylko poniszczone domy z gliny i nie było samochodów, a za transport służyły osiołki. Codziennie przyjeżdża bardzo nowoczesny busik, żeby zawieźć dzieciaki do szkoły. A dzieciaków jest mnóstwo i wszystkie grają w piłkę nożną. Na boiskach, na osiedlach, na ulicach. W kilku biedniejszych wioskach młodsze dzieci grały w piłkę butelką. Następnym razem chyba wezmę pompkę i kilka piłek do rozdania, w razie czego. Chociaż z tymi prezentami to różnie bywa. Globstory nagrała film, żeby nie dawać pieniędzy ani słodyczy dzieciakom i się z tym zgadzam. To jest jedna z rzeczy, których mi tu się tu bardzo nie spodobała, że nawet bardzo małe dzieci podchodzą, a nawet próbują zatrzymać jadące samochody i bardzo nachalnie proszą o pieniądze i słodycze. I to nie jest chyba ich wina, tylko rodziców, że uczą je, że nie tylko nie zabraniają, co nawet zachęcają swoje pociechy. Od małego je uczą, że Europejczyk to taki duży banknot z rączkami i nóżkami. Ale chyba przypadkiem znalazłem antidotum na problem żebrania przez dzieci. Kiedyś kupiłem takie urodzinowe trąbki, które się rozwijają i hałasują, gdy się w nie dmuchnie, i miałem tego w wannie cały worek. I znalazłem je akurat, gdy kolejna grupa dzieciaków zaczęła prosić o pieniądze. Rozdałem im po trąbce. Dzieciaki zaczęły biegać po ulicy i trąbić, jak nienormalne. Dorośli od razu wyszli z domów i zaczęli na nie krzyczeć, żeby przestały, więc dzieciaki zaczęły trąbić jeszcze głośniej. Dorośli wkurzeni zaczęli je ganiać. A te małe demony tym bardziej hałasowały. A to był Ramadan. Dorośli byli głodni, zmęczeni i ganiają te dzieciaki w 40-stopniowym upale. No więc doszedłem do wniosku, że to jest bardzo dobry sposób, żeby dorośli zaczęli zabraniać dzieciom podchodzić i prosić Europejczyków o cokolwiek. Po prostu trzeba wozić ze sobą trąbki, gwizdki i rozdawać na prawo i lewo. Ja za rok razem z piłkami biorę ze sobą wuwuzelę, cały karton. No ale dzieci jest tu mnóstwo, widać to na ulicach. Dziewczyna, która nas zaprosiła do domu, ma 10 rodzeństwa. Jak się spojrzy na piramidę demograficzną Maroka, to widać, że mimo, że ludzi mieszka tam nieco mniej niż w Polsce, to demografia jest znacznie bardziej zdrowa. Im młodsi ludzie, tym ich więcej, a u nas mamy sporo ludzi w wieku od 30 do 50, a dzieciaków jest już znacznie mniej. Więc ten spadek u nas będzie niestety postępował. Jakby nic w tym dziwnego, mniejsza dzietność bierze się z industrializacji gospodarki, a o ile tutaj na wsiach po prostu potrzeba tyle dzieciaków jako pomoc domowa, jako pomoc do zwierząt, pomoc w sprzątaniu, no to w mieście dzieciaki są przeważnie jedynie kosztem. You're welcome. Nawiasem mówiąc, może to jest jeden z kierunków na poprawienie naszej demografii. Powrót ludzi na wieś. Tym bardziej, że możemy teraz pracować zdalnie, edukować domowo. Podejrzewam, że gdyby ludzie mogli sobie zbudować na wsi duży dom, w którym zmieszczą się wszystkie dzieciaki, założyć własny ogród,
piec własny chleb, mieć jakieś zwierzęta i to wszystko za kilkadziesiąt tysięcy, to może część ludzi wybrałaby taki styl życia zamiast mieszkania w mieście bez dzieci, na które ich nie stać. No bo tutaj właśnie za kilkadziesiąt tysięcy można na wsi spokojnie wybudować wielopokoleniowy dom i wystarczy jeszcze na jakieś kozy. Te domy zresztą są specyficzne. Ten styl architektury nazwałbym osiedlowo-obronnym. Ale są też wioski, gdzie domy są budowane jeszcze z gliny i kamieni. Do jednego takiego opuszczonego i już zniszczonego domku nawet wszedłem i nagrałem, żeby wam pokazać. Swoją drogą tutaj jest słynna wioska, która jest cała z gliny. I doszedłem do wniosku, że glina jest niesamowitym materiałem do budowania domu. Na zewnątrz jakieś 40 stopni, a w takim glinianym domku temperatura idealna. Aż zacząłem myśleć o współpracy z producentem glinianych, suszonych na słońcu cegieł w Polsce, bo ma tutaj niedaleko mnie siedzibę. Gdyby ktoś był zainteresowany, link w opisie. W Maroku widać dużą polaryzację. Prowincja jest bardzo biedna, ale w miastach widać, że są pieniądze. Z przemysłu, z turystyki. Swoją drogą podpowiedź dla polityków. Jest jeden powód, dla których warto się kumplować z Marokiem. Otóż ten kraj ma 70% światowych rezerw fosforytów. I zanim ktoś powie, a co to jakieś tam fosforyty, po co to komu? No więc fosforyty jest to jeden z trzech podstawowych składników do tworzenia nawozów sztucznych. Zanim nie wymyślono nawozów sztucznych, to na świecie występowały klęski głodu, w trakcie których ginęły miliony ludzi. I prowadzone były wojny o naturalne złoża nawozu, jakim jest guano ptaków. No bo dzięki nawozowi można zwiększyć ilość plonów kilkukrotnie z tego samego areału. Także jest to bardzo ważny zasób i 70% światowych rezerw jest właśnie tu. Na szczęście Maroko jest raczej po naszej północnoatlantyckiej stronie, jeżeli dojdzie kiedykolwiek do jakichś podziałów. Maroko jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych od 1786 roku, czyli jest to najstarszy sojusz Stanów Zjednoczonych w historii. No i mówi się, że jest to kraj afrykański, który jest najbardziej podobny, najbardziej zbliżony do krajów zachodniej Europy. I jeśli mowa o dużych miastach marokańskich, no to faktycznie coś w tym może być. Turystów jest to oczywiście bardzo dużo, bo turystycznie w Maroku jest wszystko. Na północy jest zielono, lasy, jeziora, Morze Śródziemne, na zachodzie ocean, plaże i fale idealne do surfingu, kitesurfingu, na wschodzie Sahara, pustynia, wielbłądy i te sprawy. Są góry i nawet trasy zjazdowe i wyciągi narciarskie w tych górach. No także jest wszystko. Z ciekawszych miejsc, na przykład Tafraout. Jak chcecie zrobić prezent żonie, to co robicie? Bo pewien belgijski artysta zabrał ze sobą 18 ton farby na pustynię i pomalował kamienie na jej ulubiony kolor. Dzisiaj to już trochę wyblakło, oni to trochę poprawiają, no ale i tak robi to spore wrażenie. Albo wioska w Warzazate, gdzie jest kilka studiów filmowych. Kręcę tutaj większość filmów, które dzieją się na pustyni, jak na przykład Gladiatora czy Grę o Tron. Chciałem nagrać scenkę z moim vanem w miejscu, gdzie była kręcona scena zdobycia spalenia King's Landing przez Daenerys, ale ochroniarze mnie wyrzucili, bo właśnie kręcili tam jakiś duży film. Koło Orzazate jest ogromna elektrownia słoneczna, takie oko Saurona, które widać z kilkudziesięciu kilometrów. Jest to najwyższy budynek w Afryce. Jest to odbicie światła słonecznego z wielu tysięcy luster leżących w okręgu na ziemi. No i temperatura podgrzewa wodę, która uruchamia turbinę. Ale ta instalacja cała może nie tylko produkować, ale też przechowywać energię jako temperaturę w rozgrzanej, roztopionej soli. Więc jak słońce zachodzi, to ta temperatura z soli nadal podgrzewa wodę i turbina nadal działa. Elektrownia kosztowała 9 miliardów dolarów i ma moc 580 MW. W ogóle kraje Afryki Północnej to najlepsze miejsce na rozwój energii odnawialnej i myślę, że będą mocno zyskiwać na znaczeniu w miarę rozwoju technologii do przechowywania, przesyłania i wykorzystywania na masową skalę wodoru jako źródła energii. Miejsc do odwiedzenia jest tu mnóstwo i prawie wszędzie czułem się bardzo bezpiecznie. Jest masa policji, prawie na każdym rondzie jest policjant. Podobno kiedyś wyłudzali łapówki od turystów. Mi to się zdarzyło tutaj jedynie dwa razy. W sensie zatrzymało mnie raz czterech policjantów. Jadę w kierunku takiego prostopadłego skrzyżowania i widzę, że na wprost mnie stoi czterech policjantów i tak się na mnie patrzą. Stoją i się patrzą, no i więc tak zwolniłem i się patrzę na nich.
I no i tak nie mam wątpliwości, że patrzą się na mnie, bo za mną nic nie jedzie, tutaj z boku nic nie jedzie, nigdzie nic nie jedzie, jestem tylko ja i oni. I się tak patrzą. No to jadę, tak zwolniłem, bardzo wolno jadę. I mnie zatrzymali. Bo patrzyli się, czy się zatrzymam na znaku stopu, który tam stał, którego nie zauważyłem, bo patrzyłem się na nich. No i tak, było ich czterech, więc tak całkiem przypadkiem zażądali 400 dirhamów. Czyli równowartość około 40 euro mandat. Ale pogadałem z niej, udało mi się z tego wykręcić. I za drugim razem była bardzo podobna sytuacja, również udało mi się wykręcić. Ale no te dwie historie były głęboko na południowym wschodzie kraju, tuż przy pustyni. I policja jest tu na ogół bardzo uprzejma i bardzo pomocna dla turystów. No i czułem się tu naprawdę czułem się tu bezpieczniej niż na południu Hiszpanii czy Francji. Nawet była taka historia, już nie pamiętam, kto mi na targach opowiadał, że w mieście, chyba w Rabacie, że para Holendrów wyszła nocą z hotelu i napadł ich jakiś Marokańczyk z nożem w ręku. I doszło do szarpaniny i ciachnął w dłoń tego Holendra. Ukradł mu tam portfel, zegarek, jakby po wnętrzu dłonią. Chyba próbował złapać ten nóż czy coś i go tak ten. No więc ten Holendr, uciekli z powrotem do hotelu. Przyjechała policja i to pojawiło się tam prawie 20 tych policjantów. No i się pytają, co się stało i jak wyglądał ten napastnik. On mówi, no jak wyglądał? No był zamaskowany, no a tak to wyglądał jak, kurde, wy wszyscy. Średniego wzrostu, ciemne oczy. No i myślał, że jakby już nic się nie da zrobić z tą sytuacją. A oni poszli i za 2 godziny przyprowadzili gościa. To ten? No to ten. Odzyskał portfel, odzyskał wszystkie rzeczy. No a gościu miał, a Marokańczyk podobno miał ogromny strach w oczach. Jak go tam wyprowadzali. Podejrzewam, że znaleźli go i w ogóle, że jest to tak bezpiecznie dla turystów, paradoksalnie dlatego, że Maroko nie tak dawno prowadziło wojnę z Algierią i nadal jakby kłócą się o Saharę Zachodnią, która jest na południu, więc ten konflikt nie jest tak naprawdę do końca wygaszony. Nadal nie można przekroczyć granicy z Maroka do Algierii. Trzeba jechać przez Mauretanię, czyli takim ogromnym łukiem, a na granicy Sahary Zachodniej jest ogromny mur. Ogromny mur, pola minowe i broni tej granicy 100 tysięcy żołnierzy i koszty obrony tej granicy to podobno ponad $1 milion dziennie. I o ile Maroko zawsze kumplowało się ze Stanami Zjednoczonymi, tak Algieria niestety z ruskimi. Jeszcze jeden powód, dla którego warto trzymać stronę Maroka. No właśnie, i podejrzewam, że skoro kraj jest w takim stanie niezupełnie wygaszonego do końca konfliktu, to jest tu cała masa służb bezpieczeństwa, które mocno infiltrują każdy obszar działalności i dlatego właśnie turyści są tu w miarę bezpiecznie, bo państwo musi wiedzieć wszystko, co się dzieje, no a i jednocześnie państwu zależy na turystyce, bo jest to duża część przychodu tutejszej gospodarki. Co prawda trochę kradzieży jest, no ale to chyba jak wszędzie. Na przykład ja nagrałem jednego złodzieja, który ukradł pianki do serwowania za kilkaset euro z kampera obok, również Holendrom. Nie pokażę wam samego momentu kradzieży, bo plik mi się za dużo nagrał i nie udało mi się go wyeksportować, ale jeśli spotkacie tego kolesia na plaży w Esłairze, to schowajcie wszystkie rzeczy do kampera i zamknijcie dobrze drzwi. Przedostatnia rzecz, którą wam powiem, to uważajcie na tutejszych handlarzy, właścicieli sklepików. Już samo zaproszenie na herbatę jest w pewnym sensie manipulacją. Nie zapytają się, czy chcecie herbatę, tylko na ogół, czy chcecie herbatę z cukrem, czy bez. Taki pozorny wybór, jak dla dziecka. I już ta herbata wzbudzi w was poczucie odwzajemnienia, gestu. Ale nawet jak powiecie, że nic nie kupicie, oni mówią, spoko, nie musisz nic kupować, ale zaczną wyciągać z kuferka swoje rzeczy i je rozkładać przez pół godziny. I to jest kolejna manipulacja, że skoro poświęcają nam tak dużo czasu, znowu mamy taką potrzebę, żeby coś od nich kupić, chociaż coś małego. I wierzcie mi, jeśli nie powiedzieli wam ceny na początku, to zapłacicie dużo więcej niż nawet w sklepie obok. I podobnie z mechanikami i z innymi usługami. Jeżeli nie powiedzą wam ceny na początku, przed wykonaniem tej usługi, to jest duża szansa, że chcą was zrobić w balona. W takim przypadku sugerowałbym tył zwrot i się pożegnać, bo możecie się zdziwić ceną przedstawioną po fakcie. Więc najlepiej dopytać o cenę i potem trochę negocjować. I radzę jeszcze na końcu policzyć, czy się czasem nie pomylili przy dodawaniu. This is good size for you. For me? Yes. How much is it? Pence?
No, how much? How much? Price. No, no, for pants or just that one? Just for this? There's a 350 for linen. 350. Oh, this is linen. Yeah, yeah. I have cotton on different price. No, no. And how much maximum for you, my friend? Yeah. Give me a budget for you, democratic price for me, for you. This is too bad. How much? To this, but this is also too high for me. I'm skinny. No, 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 this is good size. Look. This is the same in this one. Yeah. Yeah, look. Can I try, my friend? No. 200. Co? 100 dinars? My friend, just for 100 for China. For linen, 100. This is no. Well, this linen, 100 is no. Yeah. No, only make for good price, only make 330. Only make 320. It's very nice, but yeah. And democratic price, inshallah, really, really. Yeah, to powiedz, że 150. How much democratic price for me, for you? Or together, inshallah. Maybe 150. But yeah. Oh, look, only make for good business, only make 200, no problem. 200. Ok? Tak? No, nie, to jest to już tak. Ale wrócimy najpierw. Yes. Because his arms are very long. Yeah. No i obiecałem wam jeszcze, że pokażę wam, jak się wiąże tę chustę chroniącą nos i usta przed piaskiem Sahary. Chustę, którą noszą, takie chusty to noszą berberowie. Berberowie to mieszkańcy Sahary, a to jest znak, który umieszczają na swoich domach. Właściwie to oni nie lubią, jak się mówi do nich berberzy, berberowie, bo to znaczy barbarzyńcy. Wolą, jak się o nich mówi tamazik, czyli wolni ludzie. Myślę, że wolni ludzie to faktycznie trafne określenie. Jak im się tak przyjrzeć, to faktycznie nie wyglądają, jakby im się gdziekolwiek spieszyło. No ale przy takiej pogodzie to nic dziwnego. Voilà, eh? And after I open the knoch like this, and after like this, and this turn like this, and this, if you have wind. This one to put it there. Voilà, look now. If you know wind, like this, voilà. And this one like this, yeah. Sahara jest super. Można się tu wyciszyć, odpocząć od zgiełku. Z tym, że ten filozof, który powiedział, że gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają, z pewnością wpadł na to podczas podróży kamperem po Saharze, bo tutejszy brak wilgoci wygina drewniane drzwiczki szafek we wszystkich kierunkach. Więc na to trzeba być przygotowanym. Na to i na wszechobecny piasek. No ale i tak polecam. Polecam Maroko serdecznie. Na pewno będę tutaj wracał. Jeżeli chcecie, żebyśmy jeszcze od czasu do czasu coś nagrali z Menelem, to zapraszamy do lajkowania, subskrypcji, komentowania i dzielenia się tym filmem. Cześć.